24 godziny temu dodaliśmy sorbinion potasu i pirosiarczyn. Czyli ustabilizowaliśmy nasz nastaw. Dzisiaj go dosłodzimy, także tutaj wczoraj ostatnio wam pokazywałem. Mam mały słoik, 400 gram. Myślę, że na taką ilość nam starczy. Miodu spadziowego, spadzi iglasta. Postrzegłem na spać, ponieważ chcę podkreślić troszeczkę ten miód, tak, żeby on był taki trochę bardziej, wiecie, wyrazisty. Spać jest bardzo aromatyczna, bardzo taka, wiecie, no, fajna. Także myślę, że się skomponuje tutaj, bo tu mamy mieszankę, nie? Miód, to był rzepak. O kurczę, rzepak. O ja, też nie pamiętam. Też nie pamiętam. Ale generalnie ja, jakieś jasne. Nie wiem, co spać też nie było właśnie między innymi, wiesz. Wy możecie sobie otworzyć, my musielibyśmy sobie zaglądać dodatki. W każdym razie jest taka mieszanka miodów, także powinien być fajny. I myślę, że ta spać nam tutaj ładnie zagra. Spać, gryka, takie dodatki w minimalnej... Wrzost na przykład by był, tak, na przykład, tak, też był fajny, natomiast wrzostu akurat nie mam. Minimalnie dodać, to one ładnie podkreślają, te, tak wzmacniają tą miodowość w tych miodach. Bez zbędnego gadania, co robimy? Tak, możemy dodać ten cały miód tutaj i spróbować wymieszać. Ale wiesz co, się pokuszę o to, że wezmę ten słoiczek, który użyliśmy wczoraj, też jest czysty, srebrny. Podzielę ten miód, doleję trochę nastawu, spróbuję go wymieszać ile się da i dopiero później dodamy i zamieszamy. Na dwa dni, że go wymieszamy, zmierzymy cukier, tego później przelejemy do tych dwóch mniejszych butli, które miejmy nadzieję, one mają około 4,5 litra chyba pojemności. Miejmy nadzieję, że na przykład ten headspace zamiast takiego można przecież zrobić, na przykład powiedzmy gdzieś trochę mniejszy. Sprawdzimy, dobra. Jedziemy z koksem, co? Tutaj otwieram ten miodek. Chyba się posłużę narzędziem normalnie. Oczywiście nie musicie dosładzać swojego miodu, bo może taki smak wam odpowiada. Z Krzysztofem stwierdziliśmy po w czasie przelewania, że przydałoby mu się troszkę więcej miodowości, troszkę więcej słodyczy, to by się bardziej zbalansowało. Dlatego to robimy, ale równie dobrze możecie pozostawić ten miód w takim stanie jak jest, bez skomplikowania, bez dodawania sorbinianu, bez dodawania pirosiarczynu potasu. Pozostawić go dłużej, on będzie się ładnie klarował i będzie miał smak taki jak ma w tym momencie, będzie bardziej wytrawny. Ale to już jest wasza osobista decyzja, jak chcecie. My dodajemy 400 gram, jeżeli preferujecie bardziej słodkie trunki, to oczywiście możecie dać więcej. Jest wiele sposobów, my wam przedstawiamy jeden z tych. Oczywiście można podać więcej miodu od początku, dodać inne drożdże, które nie odfermentują wszystkiego w 100%, zostawią jakieś cukry resztkowe. Ale to są już po prostu detale, informacje, które tak naprawdę poznaje się w miarę wchodzenia w ten świat miodów pitnych. Przecież trochę nie zrobię za nisko, bo nie wiem, czy ci się tak zdaje. Wiesz co, powinno, jeżeli będę, bo dlatego mówię, że nie za nisko, trzymaj. Jeszcze trochę. Proszę po prostu słoik. Trzymaj tu. Położymy. Super. Dziękuję. Co idzie tu na razie? Nie spada. Można by oczywiście dodać wody źródlanej i wymieszać to, ale raczej zalecamy korzystanie z tego już gotowego nastawu. I teraz my tu sobie trochę tak o. No teraz my będziemy robić tak, a wy... Okej. Okay. No, ja już swój wlałem, dolewasz. Ja dolewam tego. Jeżeli coś nam zostanie w słoiku, to ja to jutro wypiję na śniadanie. Do herbatki? Herbatką. Dobra, łyżka. Ja tu się zamieszam to porządnie. Pamiętajcie, wszystko wysterylizowane. Łyżka, wężyk, nawet ten słoik, który mieszaliśmy. Teraz zmienił kolor ten miód, nie? Tak trzeciem na spaźnią troszeczkę. No. On cały czas jest mętny, ale tym się jeszcze nie przejmujcie. To jest cały czas jest, młody miód, także... Myślę, że
to wszystko jeszcze nam się wyklaruje. Ponieważ my go w tych słoikach dobrze wymieszaliśmy, tak, że tu nie będzie nam nic zalegało. Tu go zamerdałem i poczekamy, aż się uspokoi. Zmierzymy jakimś miał cukier. Ja sobie go dorzucę już. I sobie na ten pływaczek pływę. Jak się uspokoi, to odczytamy dobrze, ale... To tak naprawdę jest dla tylko informacji i sprawdzania, czy fermentacja na przykład nie postępuje, bo może daliśmy za mało sorbinianu potasu i ona jeszcze będzie pracować. Wtedy daje nam to sygnał, ok, może trzeba dodać albo jeszcze chwilę odczekać. Tak, generalnie nie chcemy, żeby ona ruszyła, ponieważ dodaliśmy teraz źródło kolejne cukru. Jeżeli drożdże będą aktywne, ruszy nam to, zje nam to i cały, że tak powiem, proces, który zrobiliśmy w tej chwili, czy dosłodziliśmy, będzie trzeba powtórzyć, bo troszeczkę nam to pokrzyżuje plany. A najgorzej byłoby, gdybyśmy go teraz zabutelkowali, co można by zrobić i on by sobie mógł dojrzewać w butelkach, niektórzy tak robią. Ja osobiście wolę, jak on sobie dojrzewa w większym balonie. Natomiast żebyśmy zrobili tak, żeby zabutelkowali, byśmy mieli, który nie jest stabilny, aby się pracował, no to... Ryzyko, nie? Możemy mieć bomby, granaty w piwnicy. To jest naprawdę niebezpieczne, jeżeli na przykład trzymacie butelki w domu. I już Ci mówię tutaj, drogi kolego, że mamy około 1010. Jeszcze raz tylko spojrzę na tą... Tak, to jest 1000, to jest 10. Sprawdzę jeszcze raz. To co za chwilę Krzysztof odczyta z hydrometru, oczywiście my sobie zanotujemy. Jest dokładnie 1010. 1010. Czyli podnieśliśmy go prawdopodobnie o jakieś, nie będę miał dokładnie przed tym, miał, wiem, że go jeszcze podnieść zaraz. Zaraz. Także podnieśliśmy to o jakieś 12 punktów, może 14. To, no. Ja ostatnio swój wisiowy podniosłem do 1012 i był w smaku już ok, przyzwoity. Ja możemy go nawet spróbować sobie przy przelewaniu, myślę, że to tam zostanie. 1010 zanotujemy. To zanotujemy i przy następnym zlewaniu z tych baniaków sprawdzimy, czy ta wartość się zmieniła. Jeżeli się zmieniła, no to znaczy, że fermentacja może jeszcze pracować, ale to o tym wszystkim wam powiemy w kolejnych odcinkach. Ile cięgle? Przychodzi teraz czas na słynny stołek, który jest potrzebny tylko do tego, żebyście wy to dobrze widzieli, bo normalnie możecie zlewać z pozycji stołu do poziomu podłogi. Ale odwrotnie, nie? Tu już nie ma teraz, bo nie ma osadu. Ale także używamy naszą bombibilę. Bombibila sobie tego, a ty spróbuj. Spać wyczuwalna. A ja sobie opróżnię mój kieliszek i sobie też sobie. On jak przelewaliśmy go za pierwszym razem, to on był taki bardziej ostry w smaku. Mm-hmm. Bardziej alkoholowy. Już wczoraj, tego nie wspominałem, ale już wczoraj właśnie jak go zaciągnąłem, to był troszeczkę bardziej, zaokrąglił się troszeczkę. Nie? My zlewamy to do mniejszych baniaków, jeżeli macie na przykład, no tu prawdopodobnie było około 8 litrów w tym, jeżeli macie 8 litrów. 9, nie? Może, w każdym razie, o co chodzi teraz? Chodzi o to, żeby powierzchnia między, przestrzeń między powierzchnią miodu a korkiem była jak najmniejsza. On już prawdopodobnie nie wykipi nam, będzie fermentował, może będzie delikatnie fermentował, ale tu się już nic nie ma stać, nie powinno stać i ważne jest to, żeby było jak najmniej dostępu tlenu. Także to za chwilę zlejemy. Krzysztof już ma przygotowane różki fermentacyjne, też zdezynfekowane. Tak jest. Zostało troszkę jeszcze na dnie. Ale to już tam jest. Może spróbuję to jakoś przelać. Wezmę jeszcze wężę od ciebie. Nie chcemy marnować już nic. Aczkolwiek czasem, jak się próbuje nie zmarnować, to i tak na koniec to wszystko się wyleje. Dobra, okej, jest. Ta jest zatkana. Zatykam. No i. Powiedzmy, że to jest taka już przestrzeń, którą rzeczywiście możemy zaakceptować. Idealnie byłoby pod korek, no ale... Nie zawsze się zda, także dobra. Drobne utlenienie tutaj... To nie jest problem. Także to wszystko
w tej lekcji? Chciałbyś coś dodać jeszcze? Nie, myślę, że teraz będziemy czekać po prostu do... Myślę, że następne będzie klarowanie chyba, nie? Tak. Spróbujemy sklarować. Że trzy miesiące temu damy... Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie nam się ale tak podało, nie? Zobaczymy właśnie, jak to z czasem. Teraz już nie ma takiego pośpiechu, jakiegoś takiego... Znaczy nigdy nie było pośpiechu, ale nie ma jakiejś takiej presji czasu, że 6 tygodni trzeba... Ten miód generalnie teraz dojrzewa. On dojrzewa, on się robi coraz lepszy. Ten surowy miód spadziowy, który dodaliśmy, on teraz się mi to ładnie teraz komponował. Z tym a właśnie miałem spróbować. I nie spróbowałem. Nie spróbowałeś. To za, poza kadrem, poza tak kadrem sobie spróbujesz. Dobra. No i tyle. Także generalnie byśmy mogli go zostawić, on by się sklerował pewnie... naturalnie, natomiast może to trwać. No. Może to trwać. Ale ja chcę wam pokazać metody klarowania. Dobra, do zobaczenia w kolejnej lekcji. Hej.